Hej, cześć, Maneczko Licka, jestem Adoptero, a dziś pokażę Wam, jak za pomocą jednego prostego programiku połączyć swój telefon wraz z komputerem. A więc będzie nam do tego potrzebny WinRemote Server. Wchodzimy w internet, wpisujemy banana małym. Mam stronę, to Wy sobie ją pobierzecie. Wydam Wam link, wchodzimy w downloads i pobieramy ten oto plik, może być i tu, nie wiem, ja pobierałem z tego, jest git, tu są jeszcze jakieś tam inne ich programy, w sensie jeden, nie wiem do czego on służy, ale my się zajmiemy dzisiaj tym, a więc tak, wyłączamy sobie to, wygląda to tak, ale teraz przejdziemy jeszcze na telefon, pokażę Wam, pokażę Wam, jak to wygląda na telefonie. A więc widzimy się już za chwilę. Dobrze, więc już jestem. Mam tutaj mój telefon. Wchodzimy z CarPlay. W okienku wyszukiwania wpisujemy. Oj. Czekajcie, bo. Nie wiem, czy dobrze teraz widać. Win. Remote server. Wiem, że przepraszam Was, ale się pisze, jak się patrzy w monitorek kamerki. Wchodzimy w tego. Pierwszy link. Nie będę obracał, będziecie mieć, że potem podłączę. No, włączę się. Nie wiem, czy to się Wam teraz włączy. O, dobrze, jest już. Nagrywa się, nagrywa. Pobieramy. Tu będzie okienko pobierz. Nie ma to zbyt dużych zaleceń. Wystarczy mieć dużo miejsca tylko na dysku. Na dysku w pamięci telefonu. I tym podobne. Jak na razie oceniam cenę na wszystkie gwiazdki. Jeszcze nie dodałem opinii, ale okej. Okay. Pobieramy. No i teraz odpalamy nasz WinRemote Server. I wchodzimy w zakładkę Settings. Po wejściu w zakładkę Server Settings tu ustalamy sobie adres IP naszego komputera, port i port mouse. I za chwileczkę, o co tu chodzi? Teraz wchodzimy tak. Musimy mieć włączone Wi-Fi. Widać. Czekajcie. Wchodzimy teraz w Server. I wybieramy nasz komputer. To jest w tym przypadku mój komputer. I on nam się powinien już połączyć. Jest port mouse, jest port i tego. I to jest tak samo na komputerze. Teraz Wam się pojawi tutaj ścinek. W tym miejscu będzie port 1. To jest port, to będzie port, a to jest mouse port. To port pierwszy wpisujecie tutaj. On Wam się sam po połączeniu pojawi, ale czasem może się nie pojawić. Tu wpisujecie adres IP, on także może się pojawić sam albo nie. I okej, bo ja tutaj już nic nie będę zmieniał. I cały czas Wam się tutaj pojawia ten. A więc teraz password. Możecie ustawić sobie passwordy, ale mi to nie jest potrzebne, bo nigdy przeważnie mojego telefonu nie rusza. I teraz wybieramy input i możemy sobie sterować. Teraz mam keyboarda, a ja zmienię sobie na mouse'a. I żeby nie było, myszka jest tu, tak? I ja ją sobie odłożę tu i przykryję tą kartką, żeby nie było, że ruszam. Teraz przepatrzcie się, gdzie jest tutaj nasza myszka, a teraz o, przesuniemy sobie na przykład to. To sobie schowamy paska zadań. Normalnie klawisze na touchpadzie. Wejdźmy na przykład w nowy. Pokażę, bo mi się ślizga ten. Kurde, źle się steruje pod takim względem. Weźmy dokumenty.
znaczy nowy dokument tekstowy. Na przykład weźmy sobie ten dokument tekstowy i tu teraz zmieniamy, gdzie jest ta kotka mouse. Wchodzimy w keyboard. Wybieramy keyboard. Wpiszemy na przykład i wybieramy sobie jakąś tam minkę. To wszystko się zapisuje, jak widzicie. Nie używam myszki, tej myszki nie ma, już chciałem się łapać, tej myszki nie ma. Tu mamy takie rzeczy jak Shift, Caplock, tu jest nawet Speak, czy tam języki możemy zmieniać, taki Spentex, tego jeszcze nie wiem co to jest, bo tego nie używam. Tu mam także te strzałeczki z strzałeczkami, tutaj wiem czy się można się posługiwać, ale ich nie lubię. Co my tu jeszcze mamy? Mamy number lock, a to jest to, co mamy z boku klawiatury. I mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. Nagrywa się. Mouse. Zastanowimy sobie to. Nie zapisuj. I teraz musicie cały czas patrzeć na tą, na kamerkę. Na kamerkę, ponieważ wiem, że ona się trzęsie, ponieważ nie mam żadnego tutaj statywu takiego. I jak widzicie, wszedłem w tą opcję. Wchodzimy w nią i mamy pełny dostęp do naszego dysku, nie wiem to. Czyli to co to, to sobie filmy, weźmy sobie jakiś, na przykład Auto 2. I w tym momencie film nam się wyświetlił i teraz go bardzo będziemy słyszeć. No on tam gdzieś jest sobie, teraz żeby go wyłączyć. Wyłączamy go. Ja widzę, wszystko robię touchpadem. Tym na telefonie. Dobrze, więc jestem, przerwał mi nagranie. Take mouse. Tu jak widzicie mam wszystkie rzeczy, jakie są włączone w tym momencie. No i tyle, to było na tyle. Co tu jeszcze w opcjach, nie będę wam pokazywał coś więcej. Możecie sobie różne PowerPointy robić. Tu macie pierwsze kroki i tym podobne. Resztę to wszystko zostawiam już wam. Wy się tym pobawcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Dzięki za moje. Cześć. Na razie.